Cześć. Dzisiaj nauczymy się poprawnie mierzyć gwinty. Będziemy potrzebować podstawowych narzędzi, suwmiarki, sprawdzianu do gwintów oraz tabeli identyfikacji gwintów. Istnieją trzy rodzaje gwintów: trójkątne, trapezowe i okrągłe. Te kształty odnoszą się do profilu krawędzi w przekroju. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie typu gwintu. Sprawdzamy to poprzez zmierzenie średnic po zewnętrznej stronie gwintu. Jeśli gwint ma taką samą średnicę na całej długości, mamy do czynienia z gwintem walcowym. Natomiast jeśli średnica zmniejsza się, nasz gwint jest gwintem stożkowym. Jak zatem zmierzyć gwint? Zacznijmy od zmierzenia średnicy. W gwincie walcowym mierzymy go w którymkolwiek miejscu, ponieważ średnica gwintu jest taka sama w każdym miejscu. Inaczej jest w przypadku gwintu stożkowego. W tym wypadku mierzymy średnicę na czwartym lub piątym zwoju. Skoro znamy już średnicę, przejdźmy do pomiaru skoku gwintu sprawdzianem. Skok gwintu to odległość między sąsiednimi zwojami. W tym wypadku przykładamy sprawdziany tak, aby był spasowany idealnie z gwintem. Kiedy znamy już średnicę i skok, przechodzimy do tabeli identyfikacji gwintów. Odwiedzamy stronę www.tubes-international.pl. Wybieramy porady. Następnie w zakładce Informacje techniczne wybieramy Identyfikacja gwintów. Spójrzmy na tabelę. Na początku szukamy, w jakim zakresie zawiera się średnica naszego gwintu. Następnie sprawdzamy skok gwintu bądź ilość zwojów na cal. Aby zobrazować dzisiejsze informacje, sprawdźmy ten gwint. Na początku sprawdzamy średnicę w dwóch miejscach. Widzimy, że średnica zmniejsza się, co oznacza, że mamy do czynienia z gwintem stożkowym. Sprawdzamy teraz średnicę czwartego, piątego zwoju. Wynosi ona 41,5 mm. Teraz czas na pomiar skoku gwintu sprawdzianem. Na sprawdzianie widzimy wartość 11. Jeśli znaleźliśmy odpowiedni sprawdzian, wracamy do tabeli. Szukamy naszej średnicy zewnętrznej i ilości zwojów na cal. Po podstawieniu danych do tabeli widzimy, że nasz gwint to gwint 1,14 cala BSPT. Sprawdźmy jeszcze ten gwint. Tak jak wcześniej, mierzymy gwint w kilku miejscach. Widzimy, że średnica jest taka sama i wynosi 23,7 mm. Dobieramy teraz odpowiedni sprawdzian. Na sprawdzianie widzimy wartość 1,5. Kiedy mamy te informacje, wracamy do tabeli i szukamy naszego gwintu. W tym wypadku widzimy, że wartości odpowiadają gwintowi metrycznemu M24x1,5. To wszystko. Teraz wiesz, jak poprawnie mierzyć gwinty. Pamiętaj o precyzji, która jest kluczowa dla dokładnych pomiarów. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.